tak uroczystym miejscu, w którym też zagościł marszałek województwa pomorskiego, mogliśmy nagrodzić najlepszą dziesiątkę. Dziesiątkę, z której większość sportowców udało się znaleźć chwilę między treningami, między zawodami, po to, żeby dzisiaj otrzymać od nas wyróżnienie. Wyróżnienie, które dla nas jest bardzo ważne, bo tak naprawdę jest piramidą naszego szkolenia od tych najmniejszych klubów z terenu całego regionu. Kapituła, którą miałem przyjemność kierować z ramienia Ludowych Zespołów Sportowych, miała bardzo trudne zadanie. Rok 2023 był bardzo bogaty w osiągnięcia, między innymi przez zawodników LKS Ziemi Puckiej. Z tego co wiem, to był historyczny rok od 20 lat. Największe osiągnięcia pod egidą trzech trenerów, pana Waldemara Płomienia, Tereni Jaskółka i Rafała Kownatkę. Troje młodych lekkoatletów, Dominika Duraj, Szymon Grenwald, no i Mateusz Helman reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Europy. Cieszę się bardzo, że dwoje z nich znalazło się tutaj w dziesiątce najlepszych sportowców Ludowych Zespołów Sportowych. No a sam Waldemar Płomień, nie ukrywam, że takiego trenera drugiego chyba na Pomorzu nie ma w żadnej dyscyplinie sportowej. Pomimo upływu lat, pomimo 60 lat działalności w tej dziedzinie sportu, cały czas staram się być aktywny, cały czas z roku na rok nie tylko sukcesy są coraz mniejsze, ale ten mijający rok był naprawdę udany w naszej sekcji lekkoatletycznej. Mamy kilku zawodników kadry narodowej, kilku startowa w mistrzostwach Europy, nie mówiąc już o mistrzostwach Polski. No i tutaj wśród tych 10 sportowców najlepsza trójka znakomita. Pierwszy lekkoatleta AML Słupsk, Zakrzewski, rekordzista w swojej kategorii wiekowej Europy w sprincie. Wielka nadzieja polskiego sprintu. Drugą zawodniczką tego plebiscytu była Paulina Stęka, mistrzyni świata seniorki, seniorów w kickboxingu KTSK Gostit-Luzina, a trzecia Patrycja Strzelczyk, zapaśniczka KS Wroczek Team. Cieszę się niezmiernie, że zawsze Pomorze pozwoliło nam tutaj być, pokazywać też sportowców właśnie z tych mniejszych ośrodków, bo to kuźnia talentów. A jak często powtarzam, sport to najlepsza forma i najlepszy sposób do pokonywania granic. Bez względu na sprawność, czy mniejszą sprawność, czy ktoś bogaty, czy troszeczkę mniej zasobny, czy z dużej miejscowości, czy z wielkiej aglomeracji, czy z małej miejscowości, można zdobywać medale, można być najlepszym. Sport to też wielka sprawa do wychowania i do rozwijania wielu pasji, a przy tym do kształtowania charakteru. Jak rozmawiałem dzisiaj nawet z panem Waldkiem, to właśnie sportowcy mają to coś do siebie, że są i punktualni, że uczą się pewnego charakteru. Zmienia się baza sportowa, zmieniają się warunki, natomiast sportowcy muszą ciężko pracować i to chcemy też doceniać, ale i przedstawiać właśnie tą ich historię w naszym muzeum, do którego serdecznie państwa do Łebcza zapraszamy. We're far from the shadow now.